Choć za oknami aura jesienno-zimowa, na drugoligowych boiskach wystartowała w ten weekend runda rewanżowa. 18 kolejka to pierwsza z dwóch wiosennych serii gier, które zaplanowano jeszcze na ten rok. Przegląd wydarzeń zaczynamy w Koszalinie, od meczu Gwardii ze Zniczem Pruszków. W tygodniu poprzedzającym to spotkanie Gwardia oficjalnie otrzymała zgodę na grę na swoim stadionie. Mecz ze Zniczem nie ułożył się jednak dla gospodarzy dobrze, bo już po 7 minutach to przyjezdni prowadzili po tym, jak dośrodkowanie z lewej strony na bramkę zamienił Piotr Klepczarek. Z odpowiedzią podopieczni Tadeusza Żakiety ruszyli natomiast w minucie 23. Popatrzmy na tę akcję Gwardii. Gra z pierwszej piłki, zyska głową, zagrywa do Przemysława Brzeziańskiego, a ten potężnym strzałem z powietrza nie daje bramkarzowi szans na interwencję. W pierwszej kolejce w Pruszkowie zwyciężyła Gwardia, ale aż do 9 kolejki były to dla drużyny z Koszalina jedyne zdobyte punkty. Również tutaj Gwardia miała chrapkę na komplet oczek. 2 minuty po zmianie stron Przyborowski świetnie odnajduje Radosława Mikołajczaka. Mikołajczak w polu karnym decyduje się na płaski strzał i od 47 minuty to Gwardia jest na prowadzeniu. Beniaminek z Koszalina prowadził zasłużenie, bo to gospodarze częściej zagrażali bramce rywala. W 56 minucie mogło zrobić się nawet 3-1, ale po mocnym strzale Kwiatkowskiego piłka trafiła tylko w poprzeczkę. Wydawało się, że Gwardia ma ten mecz pod kontrolą, ale nadeszła wtedy 75 minuta. Piłka do Pawła Tarnowskiego, zobaczmy, nie było zdaniem arbitra spalonego, a obrońca Gwardii faulował w 16 Tarnowskiego. Na kwadrans przed końcem Znicz ma więc rzut karny. Maciej Machalski ustawia piłkę, niedużo zabrakło Hartlebowi, ale futbolówka wylądowała w siatce. W Koszalinie więc remis 2-2, choć na pewno gospodarze mają po tym meczu spory niedosyt. Rozwój Katowice grał w tej kolejce u siebie z Wartą Poznań, a więc z drużyną, która na wyjazdach nie radzi sobie ostatnio szczególnie dobrze. W 3 ostatnich delegacjach Warta nie strzeliła nawet jednego gola, zdobywając raptem punkt. Jeszcze gorzej wygląda natomiast seria Rozwoju, który miał za sobą przed tym meczem 4 kolejne porażki. Niespodziewanie to Rozwój jednak od samego początku naciskał. W 12 minucie okazję miał Żak, ale nie trafił czysto w piłkę. To natomiast końcówka pierwszej części, 41 minuta. Pierwsze dośrodkowanie Kamila Łączka jest zablokowane. Łączek ma jednak szansę na poprawkę. Zobaczmy, mocne strzelenie piłki przed bramkę, a tam Adam Żak, który tym razem już się nie myli. Do szatni to gospodarze schodzą z korzystnym wynikiem. Przez tygodniem Rozwój również do przerwy prowadził z Olimpią, ale ostatecznie zszedł z boiska pokonany. Tutaj scenariusz układał się jednak korzystnie dla gospodarzy, bo w 58 minucie drugi żółty kartonik obejrzał zawodnik Warty, Bartosz Kieliba. Grę w przewadze Rozwój dość szybko wykorzystał. To 62 minuta, Przemysław Mońka z prawej strony, popatrzmy, znów w roli egzekutora Adam Żak, który ponownie dopełnił tylko formalności. W tym momencie gra Warty totalnie się już rozsypała. W ciągu kilku kolejnych minut gospodarze stworzyli sobie 3 dogodne okazje do zdobycia 3 bramki. To nie był jednak koniec nieszczęść Warty. W 69 minucie Marcin Kowalski urywa się Bartoszowi Kalupie, a ten ratuje się faulem przed polem karnym. Arbiter nie ma tu wątpliwości i pokazuje Kalupie czerwoną kartkę, co sprawia, że goście kończą spotkanie w 9. Mecz w Katowicach zakończył się więc sporą niespodzianką, choć Rozwój równie dobrze mógł wbić rywalom jeszcze kilka kolejnych goli. Warta nie może na wyjeździe strzelić choćby bramki od 22 września. Przed startem sezonu Wisła Puławy wymieniana była w gronie faworytów do walki o awans. Te nastroje szybko popsuła jednak Siarka Tarnobrzeg, która w pierwszej kolejce wywiozła z Puław 3 punkty. Od tamtego czasu trener w Puławach zmienił się już 2-krotnie i teraz odmieniona Wisła, prowadzona już przez Bohdana Bławackiego, starała się w Tarnobrzegu o rewanż. W 25 minucie Wisła ruszyła z szybką kontrą, Pożak do Smektały, górą Karol Dybowski. Na odpowiedź Siarki nie trzeba było długo czekać. 27 minuta. Patryk Michita dośrodkowuje mocno w pole karne. Na zamknięciu tej akcji jest Dawid Witkowski, który uderzeniem z woleja daje Siarce prowadzenie. 20-letni Witkowski przed tygodniem zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Siarki, a na drugą nie kazał już tak długo czekać. Do przerwy gospodarze prowadzili, a po zmianie stron goście z każdą minutą atakowali z coraz większą intensywnością. To sytuacja z 70 minuty, gdy niewiele zabrakło, a piłkę w bramce zmieściłby Brzeski. 2 minuty później kolejny atak, tym razem prawą stroną. W pole karny wpada Murawski, popatrzmy, spore zamieszanie, wreszcie uderza mocno Smektała, ale Karol Dybowski świetnie paruje piłkę na rzut rożny. Wiśle nie udało się więc wziąć na Siarce rewanżu za porażkę z lipca. Za kadencji Bogdana Bławackiego to pierwsza przegrana Spadkowicza z najpierwszej ligi.
Teraz już Kraków i rywalizacja Garbarni z Radomiakiem Radom. Jedni i drudzy przystępowali do tego meczu osłabieni. Gospodarze grali m.in. bez Garzeła, Łukasika, Nieśmiałowskiego czy Pietrasa. Trener Cyrak nie mógł z kolei skorzystać z usług Jakubika, Hodowanego oraz Mazana. Na zegarze 10 minuta. Garbarnia ma rzut wolny. Zobaczmy. Mocne wstrzelenie piłki od Kalęby. W polu karnym Torii Lotu zmienia jeszcze Michał Mistrzyk. I niespodziewanie to Garbarnia obejmuje w tym meczu prowadzenie. Od tego momentu Radomiak przypuścił jeszcze bardziej zdecydowaną ofensywę. Piłkarze z Radomia na 5 ostatnich wyjazdów wygrali tylko raz, co przełożyło się również na spadek w ligowej tabeli. Widzieliśmy już m.in. szansę Cupriaka, później minimalnie niecelny strzał Klabnika. To natomiast minuta 72. Popatrzmy, w pole karne wpada Wolak, ale jego mocny strzał nad poprzeczkę paruje Marcin Cabaj. Czasu przyjezdni mieli więc coraz mniej. To 82. już minuta. W polu karnym piłka trafia do Leandro. Leandro, koło niego Eryk Ceglarz. Młody zawodnik Garbarni zagrywa piłkę ręką w polu karnym. Rzut karny dla Radomiaka. Brazylijczyk ustawia piłkę 11 metrów od bramki, uderza i zdobywa swojego 12. ligowego gola w tym sezonie. Na niespełna 10 minut przed końcem Radomiak wyrównuje. Remis nie był na rękę żadnej ze stron, ale ani Garbarni, ani Radomiakowi nie udało się już przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. W Krakowie podział punktów, który nikogo w pełni nie satysfakcjonuje. Na opiętym swoistą klątwą remisu w stadionie w Kluczborku MKS grał tym razem z GKS-em Jastrzębie. W pierwszej kolejce GKS wygrał z MKS-em aż 5-1, co wówczas jeszcze było sensacją, biorąc pod uwagę szczeble, z których obie drużyny trafiły dopiero co do drugiej ligi. Teraz co do tego, kto jest faworytem, wątpliwości raczej nie było, a na boisku zgodnie z przewidywaniami to GKS od początku atakował śmielej. W 33 minucie główkował niecelnie Kawula, natomiast w minucie 45 zagrana z rzutu wolnego piłka niespodziewanie minęła wszystkich zawodników, a na rzut rożny strącił ją dopiero Majchrowski. Do szatni zawodnicy schodzili przy bezbramkowym remisie. Teraz 64 minuta. W polu karnym piłka trafia do Kamila Adamka. Adamek odwraca się z rywalem na plecach, uderza, ale tylko w słupek. 4 minuty później znowu lider z Jastrzębia Zdroju w ofensywie. Dośrodkowanie z rzutu wolnego. Jest w 16 Kasper Kawula. Kawula strzał lewą nogą. Majchrowski tym razem pokonany. Zagapiła się na moment obrona gospodarzy i to wystarczyło, aby GKS objął prowadzenie. Jak się okazało, to był jedyny gol w tym spotkaniu, które przerwało tym samym serię remisów na stadionie w Kluczborku. Po 8 kolejnych podziałach punktów na tym obiekcie, lider wywozi stąd komplet oczek. Po tak fantastycznej jesieni ŁKS Łódź, a więc drużyna od lat określana przecież mianem Rycerzy Wiosny, liczyła na równie udany początek rundy wiosennej. 18 kolejka, choć w aurze dalekiej od wiosennej, przyniosła mecz wyjazdowy z Rowem Rybnik. Mecz, który rozpoczął się dla Beniaminka z Łodzi najlepiej jak tylko mógł, bo dokładnie 18 sekund potrzebował Łukasz Zagdański, aby otworzyć wynik spotkania. Mecz zaczął się więc fantastycznie dla ŁKS-u, który na tej jednej bramce nie poprzestawał. W 19 minucie łodzianie mieli rzut rożny. W narożniku jest Bartosz Widejko, dobre dośrodkowanie, popatrzmy, na dalszym słupku jest Juraszek, zgrywa piłkę do Łukasza Zagdańskiego, a ten dopełnia formalności. W Rybniku zrobiło się już 2-0 dla przyjezdnych i wydawało się, że ŁKS ma nad tym spotkaniem absolutną kontrolę. To już druga połowa. Popatrzmy. 10 minut po zmianie stron mocno uderzał Damian Guzik. Rosa odbija piłkę do góry, próbuje jeszcze dobijać Radionów, ale brakuje mu precyzji. Rof odpowiedział w 58 minucie i była to właściwie pierwsza poważniejsza okazja do gospodarzy. Po wybiciu obrońcy piłkę przejmuje Dawid Kalisz. Kalisz ma sporo miejsca, sam decyduje się na uderzenie. Świetny strzał 18-letniego Kalisza, piłka posłana w samo okienko. Debiutanckie trafienie Kalisza daje Rowowi kontakt. Teraz już minuta 66. Mocno z autu wrzuca Krotofil, piłka w polu karnym, strącenie. Jest tam wreszcie Paweł Jaroszewski. Sytuacyjne uderzenie z powietrza zaskakuje Kołbę. W ciągu niespełna 10 minut Row doprowadza w meczu z ŁKS-em do remisu. Chociaż pierwsza połowa na to nie wskazywała, Row Rybnik urywa ostatecznie ŁKS-owi punkt. Tak samo jak w pierwszej kolejce, starcie między tymi ekipami kończy się remisem. Pogrążona w kryzysie Legionowia Legionowo ma za sobą serię 4 kolejnych porażek do zera. Oczekiwanej odmiany nie przyniosła też zmiana na stanowisku trenera, bo w debiucie Roberta Pewnika Legionowia przegrała z ŁKS-em. Teraz znów grała u siebie, tym razem z Olimpią Elbląg. Od samego początku było jednak widać, że to goście będą tu stawiać warunki. To 25 minuta, z wolnego uderzał Ressel. Zobaczmy, jakie problemy miał z interwencją Dominik Pusek. Dopisało w tej sytuacji bramkarzowi gospodarzy szczęście.
Tego szczęścia zabrakło już minutę później. Oto w pole karne wpada Schmidt. W środku jest Kurbiel. Zobaczmy, Kurbiel wykłada piłkę Damianowi Szuprytowskiemu, a ten mocnym strzałem z pierwszej piłki nie dał Puskowi najmniejszych szans na skuteczną interwencję. To już sama końcówka pierwszej połowy, w której działo się naprawdę sporo. 44. minuta, atakuje Legionowia. Po wybiciu przez defensorów gości piłka trafia do Macieja Golińskiego. Goliński! Tylko poprzeczka po tym naprawdę niezłym uderzeniu. 30 sekund później błyskawiczną kontrę wprowadza Olimpia. Jest po prawej stronie Szuprytowski, ucieka rywalowi już w polu karnym. Podanie do Piotra Kurbiela! To powinna być bramka na 2-0. Kapitalna szansa została jednak zmarnowana i do przerwy goście prowadzili tylko jednym golem. Teraz akcja z minuty 57. Olimpia od autu, piłka do Damiana Szuprytowskiego. Ten ma rywala na plecach, ale zastawia się i oddaje fantastyczny strzał. Zupełnie zaskoczony Pusek nawet nie interweniuje. 2-0 dla Olimpii, drugie trafienie Szuprytowskiego w tym meczu. Czaił się jednak pomocnik gości jeszcze na hat-tricka. To 88. minuta. Szuprytowski uderza z niezbyt wygodnej pozycji z rzutu wolnego i trafia w słupek. Wreszcie 90. minuta tego spotkania. Kolejny atak drużyny Adama Borosa. Z lewej strony do środka z piłką przy nodze schodzi Kołosow. Kołosow wykłada piłkę Damianowi Szuprytowskiemu, który kompletuje w ten sposób upragnionego hat-tricka i pieczętuje wygraną Olimpii. Legionowia wciąż pogrążona w kryzysie, natomiast Olimpia skrzętnie korzysta z faktu, iż punkty w tej kolejce stracili ŁKS, Radomiak i Warta. W jeszcze gorszej sytuacji od Legionowi jest natomiast ostatnimi czasy gry w Wejherowo. Ta drużyna od jakiegoś czasu jest czerwoną latarnią ligi, w dodatku własny stadion nie jest dla niej żadnym atutem. O pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w roli gospodarza Gryf miał się starać w meczu ze Stalą Stalowa Wola. Od 23 minuty prowadzić mogli jednak goście, ale po tym strzale Jarosza znakomicie interweniował Wiesław Ferra. Ferra był zresztą tego dnia wyróżniającym się zawodnikiem gospodarzy, co o ich grze nie świadczy zbyt dobrze. Tutaj jego interwencja z 43 minuty, dzięki której do przerwy Gryf gola nie stracił. Zespół z Wejherowa na zwycięstwo czeka od 30 września, a w meczu ze Stalą dopiero po zmianie stron udało się choćby zagrozić bramce gości. W kolejnych minutach świetne szanse stwarzała sobie ponownie Stal. Najpierw uderzał Gębalski, ale nie dał rady pokonać bramkarza. W 54 minucie sam na sam pędził już Dziubiński, ale i tym razem Ferra uratował swój zespół. To natomiast 56 minuta. Do bezpańskiej piłki popędził w tej sytuacji Adrian Gębalski. Gębalski błyskawicznie doszatkowuje do Adriana Dziubińskiego, a ten efektownym szczupakiem pokonuje już Wiesława Ferrę. Ta bramka sprawiła, że cały dotychczasowy wysiłek bramkarza Gryfa poszedł na marne. Stal wywozi z Wejherowa 3 punkty. Gryf w jesiennej odsłonie sezonu 2017-2018 nie był w stanie wygrać przed własną publicznością choćby jednego meczu. Na koniec jesteśmy na stadionie w Bełchatowie. PGE GKS grał z rywalem ostatnimi czasy wyjątkowo dla siebie niewygodnym. W ubiegłym sezonie Błękitni wygrywali z GKS-em kolejno 1-0 i 2-0, natomiast w pierwszej kolejce tego sezonu w Stargardzie było 2-1 dla gospodarzy. W Bełchatowie mamy 28 minutę. Popatrzmy, Skurecki jest w polu karnym, wykłada piłkę Mateuszowi Węsierskiemu, który płaskim strzałem prawą nogą daje przyjezdnym prowadzenie. Błękitni, którzy wygrali dwa poprzednie mecze, teraz również nieźle rozpoczęli to spotkanie. To 40 minuta. Rafał Gutowski świetnie ogrywa boczka. Gutowski do Patryka Skureckiego. Po rykoszecie Skurecki opanował piłkę, obrócił się z nią i po chwili ulokował przy samym słupku. Moczadło pokonany po raz drugi. Jeszcze przed przerwą okazję ma GKS. Zobaczmy, dosyć niespodziewanie przed szansą stanął Piotr Giel, ale jego mocny strzał minimalnie minął bramkę gości. Swoje ataki PGE GKS kontynuował za to już po zmianie stron. 48 minuta i rzut rożny. Zobaczmy, Pietroń strącił piłkę do Piotra Giela, który dosyć szczęśliwie zdołał wpakować ją do siatki. Obiecujący początek drugiej połowy dla Bełchatowian, którzy nie spoczęli po tym golu na laurach. Minęły 2 minuty, gdy GKS zaatakował po raz kolejny. Wrzut z autu do Bartosiaka. Bartłomiej Bartosiak! Przejęcie i błyskawiczna decyzja o strzale! 5 minut po przerwie jest już Bełchatowie 2-2. To jednak nie był koniec. Zanim kibice skończyli świętować zdobycie wyrównującej bramki, mamy fatalny błąd Pustelnika. Zobaczmy, zawahanie rywala wykorzystuje Łukasz Pietroń. Pietroń pędzi w pole karne, gdzie Tomasz Pustelnik ratuje się faulem. Musicie Państwo uwierzyć na słowo, bo kamera tego zdarzenia nie pokazała, ale faul był ewidentny, a jedenastka w pełni się gospodarzom należała. Sam poszkodowany, a więc Łukasz Pietroń podszedł do piłki. Pietroń pokonuje Rzepeckiego i tym samym faktem staje się kapitalny comeback PGE GKS-u. Gospodarze w ciągu 5 minut zdobyli 3 gole i odwrócili losy meczu z Błękitnymi Stargard.
Sporo bramek w pierwszej rewanżowej kolejce na drugoligowych boiskach. 5 goli padło w Bełchatowie, po 4 trafienia obejrzeli kibice w Koszalinie i Rybniku. Gry wciąż bez wygranej u siebie, natomiast swoją pasę remisów przerwał MKS, przegrywając z GKS-em Jastrzębie. Rozwój niespodziewanie pewnie ograł Wartę. Siarka pokonała 1-0 Wisłę, a Garbarnia podzieliła się punktami z Radomiakiem. Swoją przewagę nad grupą pościgową powiększył w tabeli GKS Jastrzębie, który teraz ma już 40 punktów, o 5 więcej od wicelidera z Łodzi. Radomiak co prawda tylko zremisował, ale przeskoczył Wartę, która ląduje na miejscu barażowym i ma już tylko 4 punkty więcej od 5 Olimpii i 6 Siarki. Krok w kierunku wydostania się ze strefy spadkowej zrobił Rozwój, który wygrał jako jedyny spośród drużyn z Podkreską. Ekipa z Katowic ma teraz 17 oczek, tylko o 1 mniej od bezpiecznej na chwilę obecną Legionowi. W tabeli strzelców kolejne trafienie dołożył Leandro, który w meczu z Garbarnią zdobył swoją 12. bramkę w ligowym sezonie. Za jego plecami Piotr Giel, który z kolei strzelił w ten weekend gola numer 10. Najskuteczniejszy w tej kolejce był Damian Szuprytowski, który zdobył hat-tricka w meczu z Legionowią. 6. gola strzelił też Mateusz Węsierski z błękitnych Stargard. Ostatni weekend listopada to jednocześnie ostatnia jesienna kolejka w drugiej lidze. Tak wygląda pełny zestaw par tej serii gier. Najciekawiej zapowiada się niedzielny mecz w Radomiu, gdzie trzeci Radomiak zagra z zajmującą 6. lokatę Siarką Tarnobrzeg. I tu niespodzianka dla fanów drugiej ligi. Ten mecz pokażemy w niedzielę na żywo na kanale Łączy Nas Piłka.